Jeszcze nie spotkałem osoby, która nie lubiłaby pizzy. Niestety czasem, gdy mamy ochotę na tą przekąskę, możemy kupić w sklepach takie pizze, które po prostu wrzucamy do piekarnika i odgrzewamy. Nie smakują najlepiej, niektóre smakują dobrze, inne gorzej, ale jak sprawić, żeby smakowały rewelacyjnie? Jeśli mamy w naszym ogródku lebiotkę pospolitą, bądź na przykład inne ziółka, jak bylica estragon albo tymianek zwyczajny, możemy przygotować bardzo dobre pesto, którym posmarujemy tą pizzę. Więc proponuję stosunek tych ziół 3 do 2 do 1 i oczywiście wzbogacimy też małą ilością pesto z czosnku niedźwiedziego. No i po prostu, jeśli chodzi o lebiotkę zwyczajną, zawiera olejek eteryczny, który jest w zasadzie jednym z najcenniejszych i najbardziej aromatycznych właśnie składników w całym zielu lebiotki. Zawiera karwakrol i tymol. To są dwa główne składniki. I tak samo jak tymianek, należy do rodziny jasnotowatych. Co ciekawe, mają dość podobny skład olejku. Wiadomo, on się różni, ale dominującymi składnikami jest tymol i karwakrol. W zależności od odmiany, prawda, i tego, gdzie je sadzimy, gdzie rosły, te składniki olejku mogą się wahać, ale generalnie mają najwięcej tymolu i karwakrolu. Zanim pokroję lebiotkę, wspomnę jeszcze o tym, że lebiotka jest znana pod inną nazwą, oregano, więc myślę, że to jest coś, co bardziej kojarzy się z pizzą i kuchnią taką śródziemnomorską. Kroimy bardzo ładnie, dość drobno to oregano i wrzucamy do moździerza. To samo robimy z estragonem. I tak samo też traktujemy ziele tymianku. Do tego dodajemy oliwę z oliwek. I ucieramy na ładną masę, jedną litrę. Podstawą pizzy jest dobre ciasto, dobre pomidory i ser. Chociaż nie powinniśmy zapominać o ziołach. I skoro mam już przygotowaną pastę, dodaję tutaj łyżeczkę czosnku, no bo czymże jest pizza bez czosnku. I tak gotową pastą mogę już smarować naszą pizzę. I oczywiście tutaj zatrzymam się na tym, ponieważ są dwie metody. Zioła, które zostały tutaj użyte, zawierają bardzo dużo olejków eterycznych, więc jeśli chcemy je zakonserwować, czyli chcemy mieć te zioła, zebrać sobie teraz, póki kwitną, są gotowe do użycia, a chcemy mieć na przykład je w zimie, to powinno się je suszyć w temperaturze do 35 stopni Celsjusza, żeby zachowały jak najwięcej olejków. Przez co, jeśli teraz włożymy tą pizzę z pastą, większość tych olejków prawdopodobnie wyparuje. Więc można posmarować tą pastą pizzę też po wyjęciu z piekarnika. Ale ja jestem akurat wygodnym człowiekiem i aż tak nie potrzebuję w tym momencie działania pobudzającego wydzielanie soków trawiennych albo wykrztuśnego, albo przeciwbakteryjnego, więc myślę, że na razie skupię się na dniu dzisiejszym i posmaruję po prostu pizzę już teraz przed włożeniem do piekarnika. Można poczuć dopiero ten piękny zapach, jeśli przygotuje się samemu taką wspaniałą pastę. I jest to oryginalna
pizza PWSZ-u i przepis możemy znaleźć na stronie uczelni. Smacznego!